28-letnia Randy Trimble zgnęła w brutalny sposób. Ktoś próbował ją udusić, a następnie zadał jej wiele ciosów nożem. Wszystko na pierwszy rzut oka wyglądało jak włamanie. Włamanie, podczas którego ofiara przyłapała włamywacza na gorącym uczynku. Mimo tego, jednak, policja od początku zaczęła podejrzewać jej męża, Briana, mimo że ten miał bardzo dobre alibi i pozornie żadnego motywu. Sprawę rozjaśni dopiero odkrycie, że pół roku wcześniej Brian był zaangażowany w stworzenie filmu: Horroru, którego bohaterowie zostają brutalnie zamordowani. Witam ponownie w Aneksie. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy. Jeżeli już się znamy, to oczywiście witajcie ponownie. Miło mi, że znów do mnie dołączyliście. Dziś chciałabym Was zabrać do Pensylwanii do roku 2003. Gdzie miejsce miała zbrodnia, która sama w sobie może nie była aż tak nietypowa, natomiast niezwykle nietypowy był motyw jej okoliczności, a zatem bez przedłużania. Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jak zawsze jakieś piciu i zapraszam. Zacznijmy od tego, kim była Randy Lee Chavez, później Randy Lee Trimble. Przyszła na świat w Virginii, ale nasza historia toczy się w Pensylwanii. Potem mieszkała ze swoim mężem Brianem na obrzeżach Harrisburga w miejscowości East Pensborough. Trzy lata wcześniej, w roku 2000, mając 25 lat, Randy, wtedy jeszcze Chavez, poślubiła Briana Trimble, z którym spotykała się w tamtym momencie od około 5 lat. Poznali się w czasie studiów. Nie znamy zbyt wielu szczegółów w ich związku, poza tym, że byli uważani za dobraną parę, ich związek, zdawało się, był udany. Pełen wzajemnego wsparcia. Dostanie Randy nie było proste. Gdy była nastolatką, jej mama odeszła od jej przemocowego ojca, zabierając Randy ze sobą. Nie było im finansowo łatwo, były tylko we dwie, i Randy od czasów nastoletnich pracowała i odkładała pieniądze. Tego nauczyła się, widząc, jak ciężko było jej matce, Nancy, która pracowała w dwóch miejscach na raz i kończyła studia wieczorowe, aby jakoś połączyć koniec z końcem. I oczywiście Łączyła to wszystko z wychowywaniem Randy. Dlatego też Randy w dorosłości właśnie chciała mieć poczucie, że w jej życiu jest pewna stabilizacja, niezależność. Chciała jak najprędzej kupić dom i mieć dużo oszczędności. Chciała jak najprędzej kupić własny dom i mieć dużo oszczędności, zanim zdecyduje się na założenie rodziny. Świetnie się uczyła, po liceum poszła prosto na studia, gdzie skończyła lingwistykę i logopedię. To właśnie tam też poznała swojego przyszłego męża, Briana, który znów studiował tam informatykę. Niestety, niedługo przed ich ślubem okazało się, że Brian choruje na stwardnienie rozsiane. I oczywiście, pomimo, że z tą chorobą można długo żyć i żyć często w miarę normalnie przy odpowiednim leczeniu, było to dla obojga dużym wyzwaniem. Nie była to diagnoza, której młode przyszłe małżeństwo spodziewa się usłyszeć, w czasie gdy mają zaledwie dwadzieścia kilka lat. Pojawili się nawet wtedy tacy, którzy po cichu radzili Randy, że powinna zostawić Briana, nie wychodzić za niego. Na co jej to? Co jeżeli Brian rozchoruje się tak bardzo, że nie będzie mógł pracować i ona zostanie sama, zostanie młodą wdową? Po co w ogóle brać ślub w takim wypadku? Ale ona oburzała się na te słowa i w zasadzie słusznie. Wychodziła za Briana z miłości i tylko to się dla niej liczyło. Dalej planowała założenie z nim rodziny, i ta diagnoza jeszcze bardziej zmotywowała ją, aby odkładać pieniądze i piąć się po szczeblach kariery. Także jeżeli Brian faktycznie będzie musiał przestać pracować w którymś momencie, także ona będzie mogła ich utrzymać. Z tego co wiemy, ich związek brzmiał dojrzale, rozsądnie. Zdaje się, że oboje się wspierali i mieli takie same plany na przyszłość. Dlatego też kolejne wydarzenia szokują jeszcze bardziej. Randy w roku 2003 pracowała jako logopeda w dużym centrum medycznym, a Brian pracował jako informatyk dla firmy Capital Blue Cross, która zajmuje się przede wszystkim ubezpieczeniami zdrowotnymi. Swoją drogą, ciekawe, czy wybrał właśnie pracę dla takiej firmy, no bo był informatykiem, nie miał nic z ubezpieczeniami wspólnego, ale możliwe, że po prostu zależało mu na tym, aby właśnie w takim miejscu się zatrudnić, ponieważ przypuszczam, pracownicy. Firmy zajmujące się ubezpieczeniem zdrowotnym, sami dostają pewnie dobry pakiet ubezpieczenia, a to było pewnie coś, czego potrzebował. I mimo właśnie, że byli uważani za dobraną, kochającą się parę, rodzina Briana uwielbiała Randy, jej rodzina znów uwielbiała Briana, nikt nigdy nie wiedział nic o tym, aby zdarzały im się jakieś poważne awantury, sprzeczki, może poza jakimiś mniejszymi problemami, od których żaden związek nie jest wolny. Jak się okaże, wielu ich bliskich nie wiedziało nawet, że pod koniec życia Randy, to znaczy pod koniec roku 2002, ich małżeństwo zaczęło się rozpadać. Randy nie poskarżyła się zbyt wielu ludziom. Brian, jak wiemy, zaczął zwierzać się swoim współpracownikom, że on i Randy żyją w jednym domu, ale że są prawie jak w separacji w tym momencie. Poskarżył się, że Randy jest zbyt kontrolująca, zna przejmuje się jego zdrowiem i próbuje kontrolować wszystkie jego finanse, wydatki, i że czuje się w tym związku uwięziony, a jednocześnie boi się jej powiedzieć, że chce rozwodu, bo boi się jak ona to przyjmie. Tak dochodzimy do 10 stycznia 2003 roku. Tego wieczoru Brian zadzwonił na policję dokładnie o 20:29. Powiedział spanikowanym i zapłakanym głosem, że wrócił do domu kilka minut wcześniej. Był w restauracji ze znajomym. A teraz wrócił i został drzwi do domu otwarte, a w domu panował dziwny bałagan. Randy nigdzie nie było. Zaczął się zastanawiać, dokąd mogła wyjść i co tutaj się stało. Aż w końcu wszedł do garażu, który przylegał do ich domu, i to tam, na podłodze, znalazł jej ciało. Leżała twarzą w dół, w kałuży krwi. Nie żyła. Brian był w wyraźnej panice. Słuchać to w jego głosie. Słuchać, że gdy dzwoni jest wręcz zdezorientowany, płakał i prosił o pomoc. I jak powiedział w czasie tego połączenia, nie dotykał jej. Niczego nie dotykałem. Nie dotykałem jej, zapewniał. Co niektórzy uznają za dziwne, bo zdaje się, że większość ludzi widząc swoją małżonkę, małżonka, w kałuży krwi, rzuciliby się jej na pomoc, aby zobaczyć, co się stało. Poszukiwaniu pulsu i oznak życia, by zobaczyć, czy może jakoś pomóc. A on najwyraźniej tego nie zrobił. Gdy pomoc przybyła na miejsce, okaże się, że Randy nie żyła od kilku godzin. Autopsja wykaże, że jej śmierć spowodowały ciosy nożem. Zadano jej aż 27 ciosów. Ostrym nożem o długim, wąskim ostrzu, ostrzu o około 15 cm długości. Ale to nie były jedyne obrażenia. Bo najwyraźniej tuż przedtem, gdy Randy zadano te ciosy, ktoś próbował ją udusić. Wokół jej szyi zawiązany był kabel. Niestety z jej ciała, czy z miejsca zbrodni w ogóle, nie udało się pobrać żadnych odcisków palców czy DNA, które mogłyby pochodzić od jej mordercy. To nie wdłużyło śledztwu za dobrze. Na początku wszystko trochę wyglądało na włamanie. Wiemy, że Randy miała wrócić z pracy około dziewiętnastej, wcześniej w domu nikogo nie było. Wyglądało to trochę tak, jakby właśnie ktoś włamał się do ich domu i Randy przyłapała włamywacza na gorącym uczynku. Ale zaraz policjantom zaczęło nie pasować kilka rzeczy. Wprawdzie drzwi wejściowe zostały znalezione niezamknięte na klucz, a jedno z okien w domu okazało się być zostawione otwarte i dom został splądrowany, można powiedzieć. Szafki były potwierane, rzeczy z nich zostały powyrzucane. Jak się później okaże, zgnęło trochę biżuterii Randy i trochę gotówki. Ale znów policjantów uderzyło to, jak dziwne to było włamanie i rabunek bo w ich sypialni, na przykład, ktoś otworzył drzwi szafy i powyrzucał z niej różne rzeczy, w tym torebki Randy. Ale żadna z tych torebek nie została nawet otwarta. Nikt nie zajrzał do środka. Wszystkie dalej były zamknięte na zamek i w środku znajdowały się różne rzeczy. Nikt nawet do tych torebek nie zajrzał. Zdaje się, że jeżeli poszukiwalibyśmy gotówki, kosztowności, to pewnie właśnie patrzylibyśmy po torebkach, pod twelach. A tutaj po prostu ktoś poworzucał jakby na oślep, przypadkowe rzeczy. Albo więc włamywacz szukał czegoś konkretnego, co wcale nie było pieniędzmi lub biżuterią, i to niezupełnie to go interesowało. Albo żadnego włamania w ogóle nie było, i ktoś jedynie próbował sprawić wrażenie, że do czegoś takiego doszło. Na dodatek policjantów uderzyło to, jak drastyczna, jak brutalna była śmierć Randy. Zazwyczaj, gdy mieszkaniec domu, na przykład, przyłapuje włamywacza na gorącym uczynku, to ten w pierwszej kolejności zawsze próbuje uciec. Jeżeli atakuje czy zabija swoją ofiarę, to robi to jak najszybciej, bez szczególnej brutalności. A tutaj było widać, że ktoś spędził z ofiarą sporo czasu, no bo najpierw próbował ją udusić, co na filmach czasem wydaje się jest proste i trwa chwilę, ale często uduszenie kogoś zajmuje kilka minut. I gdy ofiara walczy i szatpie się, wcale nie jest takie proste i możliwe, że właśnie tak było w tym wypadku. Randy zadano łącznie 27 ciosów nożem znów niezwykle dużo. To znów wskazywało śledczym na to, że modycą kierował jakiś bardziej osobisty motyw. To nie było po prostu pozbycie się świadka, który może zobaczył jego twarz i przyłapała go na gorącym uczynku. Tu chodziło o coś więcej. Nikogo więc pewnie nie zdziwi, że na początkowych etapach śledztwa to mąż ofiary jest jako pierwszy brany pod lupę. To jego zawsze jako pierwszego należy wykluczyć. I wykluczono go na początku, bo Brian miał dobre alibi. Wszystko wskazywało na to, że gdy Randy zgnęła, był około 40 minut jazdy samochodem od domu. Tamtego dnia był na kolacji ze starym przyjacielem, co tamten też potwierdził. Potwierdziły to również ich transakcje bankowe, jak i nawet kelnerka, która ich obsługiwała, później rozpoznała Bryana. Śledztwo ustaliło, że Randy tamtego dnia była w pracy i wyszła gdzieś około 19, więc musiała wrócić do domu pomiędzy 19 a 19.30. W tym czasie wiemy, że Brian był w restauracji, wyszedł z niej gdzieś dopiero około dwudziestej, w czasie gdy Randy prawdopodobnie już nie żyła. Więc to na pewno nie on zadał swojej żonie te śmiertelne ciosy. Ale czy to oznaczało, że na pewno był niewinny? Policjanci nie byli skłonni tak prędko go wykluczyć. To nie byłby pierwszy raz, kiedy mąż organizuje wszystko tak, aby mieć murowane alibi tylko po to, aby zlecić to morderstwo komuś innemu. U śledczych nie umknęło, że restauracja, którą Ryan wybrał, bo to on ją wybrał, znajdowała się aż taki kawałek od jego domu. Było wiele rzeczy, które im nie pasowały. Gdy przesłuchali jego współpracowników między innymi, odkryli właśnie, że tuż przed śmiercią Randy i ten trochę skarżył im się na swoje małżeńskie problemy. I to też uznałam za ciekawe, bo mam wrażenie, że w takich właśnie miejscach pracy, gdzie na przykład spędza się, nie wiem, właśnie dużo czasu w biurze z jakąś tam niewielką grupą ludzi i trzeba gdzieś tam siłą rzeczy ten czas ze sobą spędzać i często zaczyna się właśnie rozmawiać na różne tematy, to po jakimś czasie, gdy ludzie się w tej pracy poznają, to rzeczywiście zwierzają się sobie z różnych problemów czy skażą się tam na różne problemy w domu. Więc to, że Brian powiedział, że. On i Randy mieli problemy, samo w sobie może nie było jeszcze tak dziwne. To, co mnie zainteresowało, to to, że wszyscy współpracownicy od razu pomyśleli, że Brian pewnie ją zabił. No bo wiecie, czasem jest tak, że w takim wypadku właśnie, gdy powiedzmy ginie żona i wypowiadają się ludzie, którzy znają męża ofiary, to ci często mówią, że to niemożliwe, żeby on to zrobił. Że nawet nie przyszło im to na myśl, że nie był takim typem, że nie potrafią sobie tego wyobrazić. Zawsze trzymają jego stronę i stoją za nim murem, chyba rzeczywiście wyjdą jakieś mocne dowody. Ale tutaj tak w ogóle nie było. Ci podobno, gdy usłyszeli o śmierci Randy, od razu pomyśleli, czy to aby nie Brian ją zabił. Policjantów dziwiły też jego zeznania. Podczas telefonu na 911 na przykład wyraźnie powiedział, że nie dotykał Randy, gdy jej znalazł. A na jego ubraniach, na dłoniach tamtej nocy nie było krwi. Jakby potwierdzało to jego słowa. Faktycznie jej nie dotykał. Ale jednak później, gdy był przesłuchiwany, zeznał, że jego pierwszą reakcją, gdy zobaczył żonę leżącą na podłodze w duchu, jego pierwszą reakcją było objęcie jej i uniesienie jej w poszukiwaniu oznak życia. Jego zeznania więc niezupełnie trzymały się kupy. Na dodatek odkryli, że niedługo po śmierci Randy, Brian od razu rozpoczął proces wypłacania jej polisy na życie – która opiewała na 100 tysięcy dolarów. To też oczywiście od razu ich zainteresowało. Brian miał do tego prawo oczywiście. Wielu ludzi oczywiście często potrzebuje tych pieniędzy dosyć szybko. Nie zawsze mają pieniędzy nawet na wyprawienie pogrzebu, czy zwyczajnie potrzebują ich na życie. Nagła stota małżonka oczywiście wiąże się z tym, że nagle Brian jest sam i z jednej wypłaty musi płacić za ich dom, rachunki, wydatki. Często ludzie, jeżeli nie mają kogoś, kto ich pomoże w tym czasie, zwyczajnie na no to nie stać. Dlatego pobieranie pieniędzy z polisy na życie znów nie równa się oczywiście winie. Ale jeżeli ktoś, tak powiedzmy, wyskakuje i robi to już w kilka dni po śmierci małżonki, to może faktycznie nie wygląda to dla niego najlepiej. Ale jeszcze gorzej wyglądało to, na co Brian zaczął te pieniądze przeznaczać. Bo, mimo że na początku po śmierci Randy nikt nie został zatrzymany, go nie aresztowano, to policja obserwowała Briana i odkryli m.in., że sporą część pieniędzy z tej polisy na życie wydał na nowy telewizor, Xboxa, głośniki i nowe meble do domu więc może niekoniecznie artykuły pierwszej potrzeby. Mało tego, już w ciągu kilku miesięcy po śmierci swojej żony zaczął chodzić na randki. I spotykać się z dwiema różnymi kobietami naraz. Znowu każdy ma prawo ułożyć sobie życie na nowo po czymś takim, ale no, nie wyglądało to dla niego najlepiej. Policja w końcu jednak skupiła swoje zainteresowanie na innym mężczyźnie, którego nazwisko znali już od jakiegoś czasu. Randy i Brian mieli w domu komputer, więc oczywiście na początku śledztwa policja zabrała ten komputer do analizy. To wtedy też odkryli, że pod koniec grudnia i na początku stycznia Brian googlował takie hasła, między innymi: Jak popełnić morderstwo? Jak popełnić morderstwo i nie dać się złapać? Jestem ciekawa, jakie były porady na tej stronie, ale chyba zabrakło jednej: nie googlować na domowym komputerze, jak popełnić morderstwo. Znów oczywiście te wszystkie wyszukiwania i fakt, że doszło do nich tuż przed śmiercią Randy, gdyby Brian miał stanąć przed sądem, na pewno stanowiłyby kolejny dowód przeciwko niemu, ale dowód bardziej poszlakowy. Nie było przeciwko niemu żadnych dowodów fizycznych. Wręcz przeciwnie, dowody wskazywało na to, że nie było go w domu, gdy Randy zginęła. Zwrócili jednak też uwagę na to, że jeden z tych artykułów o morderstwach, które Brian czytał, został z jego e-maila wysłany do mężczyzny nazwiskiem Blaine Norris. Policjanci słyszeli już o Blaine'ie, nawet rozmawiali z nim wcześniej. On był jednym ze współpracowników Briana. I jak właśnie powiedzieli inni ludzie z ich pracy, panowie całkiem się zaprzyjaśnili. Blaine zaczął pracować w ich firmie w roku 2001, dwa lata wcześniej, również był informatykiem, i panowie okazało się mieli dosyć podobne zainteresowanie. A teraz okazało się, że Brian wysłał takiego e-maila do Blaina tuż przed śmiercią Randy. Policjanci wiedzieli też, że tych dwóch mężczyzn złączyła jeszcze jedna rzecz. W lecie poprzedniego roku Próbowali nakręcić razem film, bo to było jedno z wielkich marzeń Blaina Norisa, który miał wtedy 25 lat, swoją drogą był trochę młodszy od Briana i Randy. Jego marzeniem było tworzyć filmy. Kochał thrillery, wszelkie filmy z deszczykiem, horrory i marzył właśnie o tym, aby nagrać swój film. Stworzył scenariusz, był oczywiście amatorem, jeżeli chodzi o tworzenie filmów, ale dużo czytał i uczył się. Jak filmy się reżyseruje, kręci, później edytuje. I właśnie w lecie 2002 roku w końcu zaczął się poważnie przymierzać do stworzenia swojego pierwszego filmu. Miał to być oczywiście taki amatorski, czy oni mówią, alternatywny horror, niskobudżetowy, o grupie turystów na wyprawie w lesie w Apollachach, która tam wchodzi na jakieś święte ziemie, wkurza jakiegoś ducha i ten duch zaczyna ich straszyć i po kolei zabijać. Zdecydowanie film, Trochę w stylu Blair Witch Project. Na pewno sukces tego filmu, który wyszedł 3 lata wcześniej, mocno wpłynął na ten film. Który Blaine zatytułował True Hike: A Ghost Story. Film nagrali, ale nigdy nie ujrzy on światła dziennego. Blaine przeprowadził nawet casting i wybrał grupę aktorów. Brian również mu pomagał w realizacji filmu. Wziął nawet udział w tworzeniu scenariusza. Stworzyli też nawet stronę internetową poświęconą temu filmowi która do dziś, po 21 latach, dalej wisi w internecie. Jest tam kilka zdjęć z czasu produkcji, informacji o filmie i strona ta zachęca odwiedzających, aby wracali po więcej informacji i po datę premiery filmu. I tak to po dwóch dekadach obiecuje dalej. Zdaje się, że pomysł na film od początku był Blaina, ale Brian również bardzo się w ten film zaangażował. Z jakiegoś powodu chyba bardzo w niego wierzył. Pomógł pod koniec tworzenia scenariusza, pomógł przy castingu, przy wypożyczaniu sprzętu. Miał trochę doświadczenia z elektroniką, więc miał zostać operatorem kamery. Brian miał nagrywać, a Blaine miał oczywiście reżyserować. Planowano, że nakręcenie filmu, a przynajmniej tej części, która ma miejsce w lesie, ma zająć około tygodnia. Przez ten czas ekipa miała faktycznie pojechać gdzieś w las, w górę i kręcić film przez 7 dni, śpiąc. W namiotach, w lesie i biwakując. Wszystko chcieli nakręcić za jednym zamachem. Brian jednak w końcu musiał wycofać się z udziału w filmie. Niektórzy sądzą, że pod naciskami Randy. Ale również też jego lekarze, jak się później okaże. Bo wszyscy odradzali mu taki wyjazd. Spanie w namiocie, spanie w śpiworze, na ziemi, w namiocie przez tydzień nie było najlepsze dla jego zdrowia. A to tym chyba powinien się najbardziej martwić. Randy była też podobna na Briana zła, że tak bardzo zaangażował się, że zainwestował tak dużo swojego czasu i pracy w stworzenie amatorskiego filmu. Nie rozumiała obsesji swojego męża na punkcie pomysłów Blaina i ich filmu. Ona pracowała bardzo ciężko, aby mogli założyć rodzinę. I marzyła o tym, aby za niedługo na świat przyszło ich pierwsze dziecko. A Blaine w tym czasie, zdaje się, myślał o czymś zupełnie innym. Swoją drogą na początku Blaine nawet znalazł inwestora dla ich filmu. Inwestora, który był gotów zainwestować 18 tysięcy dolarów w ten projekt. To miało mniej więcej pokryć koszty wynajmu sprzętu na tydzień i wypłaty dla aktorów. Ale gdy aktorzy zostali wybrani, gdy praca w końcu nad filmem ruszyła, inwestor wycofał się z tego. I było to właśnie podobno po części winą Briana, bo Brian, jako że miał być operatorem kamery i tak dalej, miał również po tym, gdy aktorzy zostali wybrani, zrobić im zdjęcia portretowe, tak aby później można było je wrzucić na przykład na ich stronę internetową. I ten inwestor, po czym gdy zobaczył te zdjęcia, zobaczył, że były one zrobione niezwykle amatorsko. Niektóre były prześwietlone albo nieostre i zwyczajnie wyglądały źle. Gdy dowiedział się, że osoba, która zrobiła te zdjęcia, będzie również odpowiedzialna za operowanie kamerą, uznał, że jednak chyba wyrzuca swoje pieniądze w błoto i zabrał swoją inwestycję. Blaine został więc bez inwestora. W momencie, gdy wszystko było już zaplanowane, aktorzy wybrani i planowali wyjazd w góry na tydzień, aby wszystko nakręcić. Brian tak mocno uwierzył w ten film. I był tak zdruzgotany tym, że Blaine stracił inwestora, że nawet sam zaproponował, że pokryje część kosztów. Wyłożył na niego trochę pieniędzy, mimo że właśnie według świadków Randy nie była tym zachwycona. Uważała, że Brian wyrzuca pieniądze w błoto, zamiast oszczędzać na ważniejsze rzeczy. I mocno ich to podzieliło. To nagania w końcu doszło, film nakręcono, jednak... Bez fizycznego udziału Briana. Brian nie pojechał w końcu z nimi ze względu na problemy zdrowotne, wycofał się w ostatniej chwili, ale podobno bardzo tego żałował. I po cichu gdzieś tam przekazywał Blainowi tyle pieniędzy, ile mógł, aby przyłożyć rękę do tego projektu. A Blain, mimo że nie miał inwestora, miał nadzieję, że wszystko mu się to jakoś zwróci, że wszystko się ułoży. Wykorzystał do maksimum limity na kartach kredytowych swoich i jego żony. I tak też wynajął sprzęt i kupił akcesoria do filmu, zadłużając się na prawie 20 tysięcy. Naprawdę chyba wierzył w ten projekt i sądził, że film okaże się hitem i te pieniądze, pieniądze zwrócą mu się z nawiązką. Film został w końcu nagrany. Rzeczywiście, pojechali w góry, pojechali do lasu i nagrali go. Zajęło im to tylko 5 dni. Następnie film musiał oczywiście. Spędzić dużo czasu w postprodukcji, tak zwanej musiał zostać zedytowany, zmontowany i tym również od początku do końca miał zająć się Blaine. Pracował nad tym długimi miesiącami i ukończył ten film prawie w całości. Ukończył go w około 90%, gdy coś mu przerwało, o tym za chwilę. Zaraz po tym, gdy skończyli nagrywać film, w sierpniu roku 2002, żona Blaina, Wendy. Wyprowadziła się od niego, złożyła pozew o rozwód i wyprowadziła się zabierając za sobą ich malutkie dziecko. Zrobiła to potem, gdy odkryła, że Blaine bardzo zadłużył nie tylko swoją kartę, ale również i jej, bez jej zgody. Blaine został więc sam. Z filmem, który wierzył, przyniesie mu sławę i bogactwo. Mimo tych wszystkich kłód pod nogi bardzo obstawiał przy swojej decyzji. Że film okaże się hitem, że pieniądze się zwrócą i że jest to początek jego wielkiej kariery. Zdaje się jednak, że poza Brianem nikt w niego nie wierzył. I teraz doszło do takiej trochę podobnej sytuacji, ponieważ Blane stracił żonę, stracił dziecko, przez to, że tak bardzo upierał się, aby stworzyć ten film. Brian również miał taką obsesję na punkcie skończenia tego filmu, że spowodowało to ogromny konflikt w jego małżeństwie. I, I w jego domu rozwód, można powiedzieć, wisiał w powietrzu. Panowie więc mieli dużo wspólnego. Oto sobie, sobie wyobrazić, że rozmawiali dużo o tym, że są, nie wiem, niezrozumiani, że ich żony nie potrafią ich wspierać wtedy, kiedy powinny ich wspierać i że oni muszą jeszcze pokazać światu. I w sumie uznałam to za ciekawe, ponieważ oni w tej historii zazwyczaj są przedstawiani jako nieudacznicy, którzy są tak zapatrzeni w jakieś dziecinne pomysły, że zupełnie ignorują i rujnują swoje życie rodzinne. W szczególności to tutaj wypada Blaine, który zadłuża siebie i swoją żonę w momencie, gdy mają malutkie dziecko i nie mają żadnych oszczędności. Ale z drugiej strony, gdyby ten film wyszedł i rzeczywiście był hitem, albo gdzieś tam otworzył Blainowi drzwi do świata filmu i Blaine później nakręciłby więcej filmów, które na przykład zyskałoby uznanie krytyków, i teraz byłby jakimś, nie wiem, drugim Johnem Carpenterem, czy Davidem Lynchem, czy kimś, to pewnie ta jego historia byłaby teraz opowiadana jako coś, nie wiem, motywującego. Bo gdy właśnie teraz jakiś uznany reżyser, czy aktor, czy jakikolwiek twórca powie, że zadłużyłem się, że zrujnowałem, nie wiem, relacje ze wszystkimi, że postawiłem wszystko na jedną kartę tylko po to, aby stworzyć ten swój projekt, bo tak bardzo w niego wierzyłem, czy wierzyłam, i ten projekt faktycznie wypalił, no to przedstawiamy to w takim pozytywnym świetle, wręcz. Że jest to historia inspirująca, że można taką osobę podziwiać za odwagę, że od początku do końca wiedział, co robi, co chciał osiągnąć i nie poddał się. Ale jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto może nie ma tyle szczęścia czy tyle talentu, jak mu się wydaje, to jest przedstawiony bardziej jako samolubny nieudacznik. Nie wiem, co próbuję przez to powiedzieć, bo nie mam na pewno zamiaru nie wiem, jakoś usprawiedliwiać tego, co Blaine zrobił, a też nie wiem, czy próbuję powiedzieć, że wszyscy, nie wiem, uznani twórcy, reżyserzy, którzy na przykład postawili wszystkie swoje oszczędności tak na jedną kartę, czy właśnie, nie wiem, wpędzili swoje rodziny w jakieś problemy finansowe, próbując osiągnąć sukces, nie wiem. Nie chcę powiedzieć, że byli oni samolubni, gdy to zdobili, ale może tak, gdy odnosimy w końcu sukces, to ludzie znacznie więcej nam wybaczają. Nawet jeżeli te pierwsze decyzje były bardzo nierozsądne. Ale wracając do naszego tematu. Policjantów zainteresowała ta przyjaźń pomiędzy Blaine'em i Brianem i ich obsesja na punkcie stworzenia tego filmu. Ale dalej. Jak to się wiązało ze śmiercią Randy? Nie mieli żadnych fizycznych dowodów. Uznali, że jedyne na co muszą liczyć, to to, że Brian czy ktokolwiek inny do czegoś się przyzna, że nie wytrzyma presji i powie co się wydarzyło. W kolejnych miesiącach po śmierci Randy, Brian był wielokrotnie zabierany na przesłuchania, a policja pojawiała się w jego domu, w jego pracy, aby cały czas wypytywać go, co to nowe szczegóły. Chcieli, aby opowiadał im tę historię raz po raz, cały czas zadawali mu nowe, różne pytania. Po prostu chcieli wywrzeć na niego jak największy nacisk, presję. Coś podobnego co ciekawe robili właśnie z Blaine'em, ale ten utrzymywał, że nic nie wie. W końcu jednak to Brian nie wytrzymał i puścił parę. Mimo, że wcześniej wielokrotnie zaprzeczał, w końcu w maju 2003 roku, cztery miesiące po śmierci Randy, przyznał, że nie zabił jej, ale dobrze wie, kto to zrobił i opowiedział, jak to było. I jego zeznanie wyglądało mniej więcej tak. Wyznał, że nie zabił Randy własnymi rękoma, że nie zrobił tego osobiście, tak jak to też już policjanci podejrzewali, ale że działał razem z Blainem Norrisem właśnie i że to on zabił dla niego Randy. Motyw? Potrzebowali pieniędzy. Pieniądze, które mógł uzyskać z jej polisy na życie oraz z ubezpieczenia domu, ponieważ dom został obrabowany, to było wszystko, czego potrzebowali, aby ukończyć film i spłacić długi. Jeszcze zostałoby im trochę pieniędzy z nawiązką. Powiedział, że mieli podzielić się pieniędzmi. Z tych 100 tysięcy dolarów 80 tysięcy miało pójść dla Bryana, a 20 dla Blaina. Więc znów trochę osobliwe, bo to Blaine miał zabić Randy, a jedyne, co na tym zyskiwał, to wystarczająco dużo gotówki, aby spłacić swój dług i nic więcej. Według zeznania Briana, ponieważ wiedział, że 10 stycznia w dniu swojej śmierci Randy miała wrócić do domu około 19, on i Blaine spotkali się wcześniej w jego domu i tam upozorowali włamanie właśnie, wyrzucili wszystko z szafek, Blaine zabrał trochę biżuterii i gotówki, aby faktycznie wyglądało to tak, że ktoś ich okradł. Następnie Brian wyszedł na umówione wcześniej spotkanie w restauracji, oddalonej wiele kilometrów od domu, aby mieć alibi i zostawił Blaine'a samego w ich domu. Blaine miał siedzieć w salonie w ich domu w ciemnościach i czekać aż Randy wróci do domu. Początkowy plan zakładał, że Blaine udusi Randy. I tak też zrobił, ale został zaskoczony tym, jak zawzięcie walczyła. Szarpali się długie minuty. Randy udało się wcisnąć rękę pod kabel zaciśnięty na jej szyi, i Blaine w końcu się poddał. Zamiast tego zaciągnął ją do garażu, gdzie zadał jej wiele ciosów nożem, przyniesionym przez siebie nożem. Czyli rozumiem, że był to taki plan B, że bardzo dobrze zaplanował, co ma zrobić, jak. I właśnie na wypadek, gdyby nie udało mu się udusić Randy, to zabije ją w inny sposób. Po czym uciekł z domu i wrócił do siebie. A Brian, jak zezna, gdy wrócił do domu i wiedział, że zostanie tam swoją żonę martwą, to wciąż był jednak autentycznie zaszokowany tym, co znalazł. Nie wiedział, że jej śmierć będzie tak brutalna, że będzie tam tyle krwi. I prawdopodobnie to, co słychać podczas jego telefonu na 911, było autentycznym szokiem i zdziwieniem. Jak coś później zezna, nie mógł uwierzyć z jakim zadowoleniem z siebie i z jaką zimną krwią. Blaine opowiadał mu później ze szczegółami o tym, co zrobił i jak to zrobił. Do tego stopnia, że Brian nie mógł słuchać i zaczął unikać Blaina. Policjanci uwierzyli Brianowi. Jego zeznanie w końcu po raz pierwszy trzymało się kupy. Ale oczywiście wciąż była jeszcze potrzeba, aby znaleźć jakieś dowody przeciwko Blainowi. Bo, co jeśli ktoś powie, że policja tak długo wywierała nacisk na Briana, który był, po pierwsze, fizycznie chory, po drugie, na przykład w szoku po stracie żony, że wskazał jako sprawcę niewinnego człowieka, tylko po to, aby policja dała mu spokój. Teraz więc, dzięki jego zeznaniu, policja w końcu miała podstawy, aby przeszukać mieszkanie Blaina i, i jego zatrzymać. W jego mieszkaniu nie znaleziono niczego, co bezpośrednio go obciążało. Blaine miał natomiast całkiem sporą kolekcję broni palnej, książki o kryminalistyce i medycynie sądowej oraz niemałą kolekcję noży myśliwskich. I to oczywiście ich przede wszystkim zainteresowało, no bo tego noża dalej nie było. Nie znaleziono go na miejscu zbrodni i nie wiedzieli, gdzie jest ani co się z nim stało. Niestety pośród jego kolekcji noży myśliwskich nie było właśnie takiego noża, jaki odpowiadał temu, którego poszukiwali. Przeszukanie jego samochodu za to przyniosło rezultaty. Już teraz była taka sprawa i była to bodajże sprawa mafii Hoffmana, kiedy również jedynie znaleziono rachunek. Rachunek ze sklepu, który zaprowadził śledztwo we właściwym kierunku. Bo rachunek, który znaleziono w jego przypadku, pochodził z dużego supermarketu, zakupu dokonano na kilka dni przed śmiercią Randy i Blaine kupił tam takie rzeczy. Spodnie od dresu, bluzę z kapturem, wszystko czarne, gumowe rękawiczki i rękawiczki ogrodnicze. To również zdawało się odpowiadać zeznaniu Briana, że Blaine przyszedł do niego ubrany w czarne dresy, a na rękach miał rękawiczki. Dwie warstwy, na wypadek jakby jedna z nich pękła. Sprawdzono też transakcje na jego karcie i te wykazały, że innego dnia w tym samym sklepie kupił również ostry nóż. Tak zwany nóż do filetowania, jak go określono. Nóż o bardzo wąskim ostrzu, długim, o około 15 cm długości. Właśnie takiego noża zginęła Randy, ale znów tego noża nigdy nie znaleziono. Później Blaine zeznał, że wyrzucił go do pewnego jeziora w pobliżu, i to jezioro zostanie przeszukane, ale bezskutecznie. Policja jednak wierzy, że Blaine może niekoniecznie posłał ich celowo w złe miejsce, tylko po prostu nóż w jeziorze, jak igła w stogu nie zawsze da się po czasie znaleźć. Sprawa więc zdawała się zmierzać do końca. Był ktoś, kto się przyznał i kto wskazał swojego wspólnika, który jednak na tamtą chwilę utrzymywał, że jest niewinny, ale przeciwko obydwu zaczęły zbierać się dowody. Jednak przez chwilę i tutaj sprawa okazała się nie być taka prosta, bo okazało się, że tak samo jak wcześniej Brian, tak teraz Blaine miał alibi na godzinę 19.10 stycznia, wtedy gdy Randy zginęła. Bo dwóch jego znajomych zeznało, że przyjechali do niego. Do jego mieszkania i spędzili z nim kilka minut przed tym, gdy ruszali gdzieś w drogę, bo czegoś od niego potrzebowali. I widzieli się z Blaine'em właśnie około 19.00. I byli pewni, że było właśnie tak. I możliwe, że to znów byłoby problemem w skazaniu Blaine'a, gdyby nie to, że ci znajomi, jak to już zaznali, od razu po tym, gdy odjechali z domu Blaine'a, zatrzymali się na najbliższej stacji benzynowej, aby zatankować. Udało się jeszcze. Zdążyć i pobrać nagrania z monitoringu, i te pokazały, że ci mężczyźni przyjechali tam zatankować o godzinie 20:30, czyli prawdopodobnie pomylili się o godzinę, pomylił im się czas, nie widzieli się z Blaine'em o 19, a raczej bliżej 20, skoro twierdzą, że byli tam tylko kilka minut, a później pojechali na stację, która była prawie że za rogiem. Innymi słowy, Blaine wciąż mógł być w mieszkaniu Randy około 19:00, zabić ją. Uciec stamtąd i wrócić do swojego mieszkania, przebrać się i spotkać się ze swoimi znajomymi o dwudziestej. W końcu więc we wrześniu roku 2003 i Blaine został aresztowany. Dalej utrzymywał jednak, że jest niewinny. Zmienił to stanowisko dopiero pod koniec, postawiony przed faktem dokonanym, gdy powiedziano mu, że jego sprawa, powiedziano mu, że sprawa przeciwko niemu jest na tyle silna, że jeżeli dalej będzie utrzymywał, że jest niewinny, no to trafi przed sąd. I że w takim wypadku będzie groził mu najwyższy wymiar kary, czyli kara śmierci, jeżeli zostanie uznany winnym. Wtedy więc też zgodził się zrezygnować z procesu, przyznać do winy w zamian za niższą karę, czyli dożywocie. Policjanci później powiedzą, że gdy pojawili się w jego mieszkaniu, aby go zatrzymać, zemdlał. I nie było to jakieś udane omdlenie, aby może spróbować się wymknąć czy jakoś wykręcić. Wyglądało to zbyt autentycznie, aby mógł to udać. I tym, co jest chyba w tym wszystkim najgorsze, to to, że Brianowi i Blainowi prawie to wszystko uszło na sucho. Tak, Brian był podejrzany. Tak, Brian był podejrzany. Gdyby ta sprawa pozostała nierozwiązana, to pewnie dalej wszyscy mówiliby o tym, że Brian jest podejrzany numer jeden, jednak brakuje przeciwko niemu dowodów. Wskazywały na to jego wyszukiwania w internecie, fakt, że skarżył się na problemy w małżeństwie. Jego kontakt z Blaine'em i problemy finansowe, to wszystko oczywiście czyniło go podejrzanym, ale jednocześnie brakowało dowodów fizycznych, brakowało DNA, odcisków palców, czy chociażby naucznych świadków, którzy widzieliby Blaina, na przykład jadącego do domu Briana, czy coś w tym stylu. A tu nie było nic. I właśnie gdyby nie to, że Brian złamał się w pewnym momencie i przyznał do wszystkiego, sprawa do dziś mogłaby pozostać nierozwiązana, bo gdyby Zdecydowano postawić jego czy jego i Pleina przed sądem, bez przyznania się do winy, to bardzo możliwe, że odeszliby wolno. Wszystko, czego potrzebowali, to dobrego adwokata. To jest jedna z tych zbrodni, gdzie dopuszczają się jej dwie osoby, które wszystko razem planują, ponieważ mają jakiś wspólny motyw, i współpracują. Ale właśnie często jest tak, że gdy dochodzi do przestępstwa popełnianego przez dwie osoby, to zwykle jedna z nich ma tą taką bardziej dominującą osobowość. Ma często cechy bardziej psychopatyczne czy narcystyczne, a ta druga osoba jest bardziej uległa, mniej odporna na presję i jest w tym wszystkim właśnie słabszym ogniwem. Przez co jeżeli właśnie ktoś ma się po fakcie złamać i przyznać do czegoś, to właśnie często będzie to ta bardziej uległa osoba, to słabsze ogniwo. I zdaje się, że tym ogniwem w tym wypadku był Brian. Chociaż i tak ciężko mi o nim mówić w taki sposób i nie chcę, żeby to zabrzmiało, że nie wiem, Brian w jakiś sposób jest mniej winny od Blaina. Bo dla tak naprawdę niewielkiej sumy pieniędzy, bo to 80 tysięcy dolarów, ok, 20 lat temu miało znacznie większą wartość niż teraz, ale nawet wtedy nie było to, nie wiem, tyle pieniędzy, aby móc spokojnie żyć i nie musieć pracować. Czy tyle pieniędzy, aby gdzieś tam to, nie wiem, zainwestować czy odłożyć na koncie oszczędnościowym i żyć z odsetek czy z dywidendy. Biorąc pod uwagę, że zaraz kupił nowy telewizor, meble, Xboxa, przypuszczam, że spodaj kawałek tych pieniędzy wydał. Więc zamordował swoją żonę, która szczerze go kochała. Martwiła się jego zdrowiem i pracowała nad godziny. Na wypadek, gdyby jego stan zdrowia się pogorszył, planowała założenie z nim rodziny, chciała mieć z nim dziecko, a on odebrał jej życie, ponieważ sprzeciwiła się jego inwestycji w słaby film. Co też dziwne, później Ryan zapytany, co dokładnie myślał w tamtym czasie, gdy planował morderstwo Randy? Jaki był jego motyw? Dlaczego podjął taką decyzję, a nie inną? Dlaczego się z nią nie rozwiódł? Dlaczego nie poszukał pieniędzy gdzieś indziej? Odpowiedział dziwnie, nie mogłem się zdobyć na to, aby zranić ją żądaniem rozwodu, ale mogłem się zdobyć na to, aby razem z przyjacielem zaplanować jej morderstwo. Tego nie powiedział, to ja sobie dopowiedziałam. W roku 2011 mama Randy, Nancy, otworzyła organizację charytatywną w jej imieniu, która pomaga ofiarom przemocy domowej. Ich istoty też poniekąd w tym miejscu zatoczyła takie smutne koło. Mama Randy odeszła od męża, aby nie żyć w przemocy, aby jej córka dorastając nie musiała na no to patrzeć i tego doświadczać, godnego zaufania partnera, tylko po to, aby Randy znów padła ofiarą tak brutalnej przemocy. Film, nad którym Brian i Blaine pracowali, z tego co mi wiadomo, nie został ukończony. Chociaż niewiele brakowało. Nie wiem, co się z nim teraz stało. Czy dalej gdzieś rodzina, krewni Blaina są na przykład w posiadaniu nagrań, czy gdzieś twardego dysku z tym filmem, czy z tego, co z niego powstało. Na początku myślałam, że to dobrze, że to wielkie, w cudzysłowie, wielkie arcydzieło nie ujrze nigdy światła dziennego. Trochę na złość. Jest to też może taki malutki, malutki cień satysfakcji, taki malutki gwóźdź do trumny dla Blaina, że ten film, nad którym tak ciężko pracował i dla którego w zasadzie zabił, nigdy nie został ukończony, nie został wydany i nikt go nigdy nie zobaczył. Ale później sobie myślałam, czy może jednak ten film nie powinien zostać na przykład teraz wydany, a przychody z niego w całości na przykład pójść na fundację w imieniu Randy. Mam wrażenie, że wiele osób po prostu z ciekawości chciałoby taki film obejrzeć, a przychody z tego poszłyby na szczytny cel. Bo myślę właśnie, że jeżeli ktoś miałby za ten film zapłacić, aby go obejrzeć, to właśnie tylko po to, aby przekazać gdzieś te pieniądze na jakiś cel charytatywny. Zostawię link w liście ze źródłami, jak zawsze. Ale na YouTube jest taki długi dokument o tej sprawie, i tam właśnie jest kilka scen z tego filmu. W zasadzie nie samych scen, ale wiecie, tego takiego nagrania za kulisami, jak tu zawsze się nagrywa, jak praca nad filmem przebiegała, jak aktorzy się przygotowują i tak dalej. To właśnie kilka tam takich ujęć jest. Może ktoś będzie chciał rzucić okiem, faktycznie wygląda to jak Bloodwitch Project, tylko jeszcze bardziej amatorski. I to chyba wszystko, co do was dziś miałam. Co chyba trochę krótszy wyszedł ten odcinek, mimo że zwykle staram się celować w odcinki, które trwają tak z godzinę. To też nie ma sensu przedłużać na siłę. Wykorzystam jeszcze może ten czas, aby powiedzieć, że jeżeli chcecie jakoś okazać wsparcie, to będzie mi bardzo miło, jeżeli na przykład zasubskrybujecie mój kanał na YouTube, czy wystawicie mi ocenę w aplikacji do słuchania podcastów, której używacie, czy zostawicie łapkę w górę, komentarz, czy co ta aplikacja, której uważacie Wam pozwala. Przypominam też o moim linku do taniej książki, który dalej powinien działać. Jest to link afiliacyjny. Robię zakupy książkowe przez ten konkretny link. Tam bodajże 1 czy 2% z Waszego zakupu idzie dla mnie na rozwój kanału. Idą święta, może ktoś właśnie planuje robić jakieś zakupy książkowe. I to chyba wszystko, co do Was dziś miałam. Jesteście super. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie. I słyszymy się za tydzień w niedzielę. Pa!